Mirosław Okliński po konferencji prasowej PLMA 73 w bardzo ciekawym otoczeniu. Przede wszystkim chciałbym zacząć, pomijając jakby całą otoczkę, całą historię, bo nie mieliśmy okazji porozmawiać, podsumować poprzedniej walki Antka Chmielewskiego, ponieważ nie było Cię w narożniku. Chciałbym zapytać, co wtedy nie poszło, Twoim zdaniem, bo na pewno miałeś okazję porozmawiać. Nie, no nie było trenera, przegrał. No, jakby był trener, na pewno by to pomogło. Także brakło te 20% i mnie nie było i przegrał. No. Także krótka piłka, bo możemy przejść dalej. Mateusz Piskorz w SBG teraz w Irlandii. Czy to był taki Twój pomysł, żeby po prostu pojechał, gdzieś się rozwijał? Czy to jest inicjatywa czysto Mateusza? To znaczy tak, to jest wspólna jakby inicjatywa. No, ja nigdy nie byłem przeciwnikiem wyjazdów zawodników. Uważam, że zawodnicy powinni jeździć, się rozwijać, szczególnie do tych lepszych teamów, to znaczy lepszych. Ameryka, Brazylia, no tutaj team Conora, no widać Conor jakby... No, magia Conora. Magia, no. Także myślę, że to dobry kierunek. Szczególnie dla Piskorza, jak on lubi walczyć ciosami, tak jak Conor McGregor. Jak to jest właśnie najwyraźniej w przypadku jednych zawodników jest to łatwiejsze, w przypadku innych jest to bardziej trudne. Rywal Mariana Ziółkowskiego, który po prostu przyjeżdża skądś tam, walczy o pas. Czy ty jesteś zwolennikiem tego, żeby jednak móc tworzyć te takie drabinki na zasadzie, wiesz, eliminacji, zawodnik wygrywa, pnie się coraz wyżej. Znaczy, i w końcu konsekwencje ogólnie to wygląda tak, że jeżeli chodzi o zawodników z zagranicy, jest jakiś tam... Nie zawsze dochodzimy do porozumienia, że chcemy zawodnika na 2-3 walki. Oni mówią, że nie, że na jedną tylko walkę, bo na przykład ma plany walczyć tam gdzieś w Azji czy gdzieś w Ameryce. Więc jakby my traktujemy zawodników z zagranicy bardziej jednorazowo, że przyjeżdża, walczy, chyba że chce z nami być dłużej, to nie ma problemu, ale tutaj jakby podchodzimy tak, że ma być przeciwnik z zagranicy z dobrym rekordem. Co w takim razie z Costello Van Stenisem, Holendrem, który ja wygrał z Marcinem? Ja myślę, że on już jest w UFC i tu bardziej dlatego nie ma rewanżu z naruszką. A powiedzieli wam to, znaczy nie, myślisz? Myślę, ja nie wiem, czy on jest już w UFC, ale myślę, że we wrześniu w Rotterdamie, kiedy będzie UFC, że on będzie bił się w UFC. A gdyby przed galą jeszcze doszła do Ciebie informacja, że on jest w UFC, czyli pas byłby PLMA zwakowany, to zmieniłbyś status tego pojedynku Marcina Naruszki, czy już tak zostawisz, jak jest? Powiem tak, że jeżeli on by podjął wyzwanie i by był rewanż, to by była walka o pas. Nie podjął wyzwania, tak jakby moim zdaniem po prostu nie chce walczyć. Jak ktoś nie chce walczyć, no to wakujemy ten pas. Jakie Ty miałeś osobiście uwagi po pierwszej gali w stosunku teraz do planów co do drugiej? Co tak naprawdę chciałbyś, żeby zostało zmienione z Twojej strony? Wiesz, no ja ogólnie uważam, że tam 90% wypaliło. Mówmy o 10%. W takim. Te 10% to może po prostu z produkcją telewizyjną były jakieś tam małe mankamenty, ale jakby powiedzieć, chodzi bardziej o po prostu tam... Takie. Rozumiem. Nie wiem, to nie są moje zastrzeżenia, tylko to są telewizji Puls. Po prostu telewizja Puls miała jakieś zastrzeżenia tam do producenta, że można to lepiej zrobić. I myślę, że teraz będzie lepiej to zrobione. Do tego dążymy. Gala w Ciechanowie miała być według oryginalnego planu w Krakowie, więc z Twojej strony właśnie jak to się potoczyło, jak doszło do tego, nie, że Ciechanów? To jest tak, że mieliśmy różne plany, najlepsze warunki dostaliśmy w Ciechanowie i robimy w Ciechanowie. Rozumiem. Czy wzorem, powiedzmy, innych federacji szykujecie jakieś wielkie gale w związku z tym, że jest teraz postęp, jest telewizja PLMA, czy Ty jednak jesteś takim zwolennikiem, żeby to tak krok po kroku budować? Krok po kroku będą coraz większe gale, na 5 tysięcy, na 6 tysięcy, na 10 tysięcy, ale tam nie będziemy chyba przekraczać, nie będziemy szli, że na kilkanaście, tylko tak na kilka tysięcy. Dobrze, w takim razie widzimy się w maju, bardzo dziękuję. Dziękuję. Powodzenia.